W tym filmie testuję i rozbieram oscyloskop z funkcją testera elementów albo tester elementów z funkcją oscyloskopu, czyli DSO TC2 od firmy FNIRSI. Zapraszam na film. W pudełku mamy instrukcję obsługi. Oczywiście możemy zapomnieć tutaj o języku polskim. Połowa instrukcji jest w języku chińskim, natomiast druga połowa po angielsku. Następnie mamy samo urządzenie. A na spodzie znajduje się komplet akcesoriów. Sonda oscyloskopowa, krokodylki z drugiej strony z wtykiem MMCX prawdopodobnie, trzy chwytaki zakończone z drugiej strony gold pinami, przejściówka MMCX na BNC, tu mamy kolorowe akcesoria do sondy oraz śrubokręcik do ustawiania kompensacji, kabel USB-C do ładowania i jakiś certyfikat kontroli jakości. Urządzenie jest bardzo małe i zwarte. Obudowa wykonana jest z takiego antypoślizgowego plastiku. Tak prezentuje się na tle typowego testera elementów. Z przodu mamy tutaj gumowe przyciski nawigacyjne. Tutaj również dwa przyciski od uruchamiania i menu. Gniazdo ZIF do wkładania nóżek elementów, które będziemy testować. Na górze mamy trzy gniazda MMCX. Jedno jest to gniazdo pomiarowe wejściowe. Drugie gniazdo wyjście PWM. A trzecie jest to gniazdo sondy oscyloskopowej. Na spodzie mamy gniazdo USB-C do ładowania urządzenia. Tester wyposażony jest w akumulator 1500 mAh, także nie trzeba będzie często sięgać po ładowarkę. I tutaj z tyłu mamy jeszcze stopkę, która umożliwia nam postawienie urządzenia pod kątem. Stoi on bardzo stabilnie z racji swoich wymiarów. Obudowanie trzeszczy. Generalnie pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Tutaj mamy ogólne parametry urządzenia. Przekąt na ekranu 2,4 cala, akumulator 1500 mAh, ładowanie USB-C, wymiary. Jeżeli chodzi o parametry oscyloskopu, mamy maksymalne próbkowanie 2,5 MSA na sekundę, pasmo analogowe 200 kHz, możemy wybierać sprzężenie AC-DC, maksymalne napięcie bez tłumienia 80 V peak peak, z tłumieniem razy 10 800 V peak peak, czułość wejściowa 10 mV do 10 V na działkę, regulowana podstawa czasowa od 10 mikrosekund do 500 sekund na działkę, wyzwalania automatyczne, standardowe i pojedyncze, możliwość wyzwalania zboczem narastającym i opadającym, regulowany trigger, możliwość zatrzymania przebiegu, oscyloskop dokonuje też pomiarów, zobaczcie. Wartość maksymalna, minimalna, średnia, RMS, peak, peak, częstotliwość, okres i wypełnienie. Na wejściu PWM mamy częstotliwość 0 do 80 kHz, wypełnienie od 0 do 100%, 5 V amplituda. Jeżeli chodzi o tester elementów, to tak, triode, czyli tranzystor bipolarny, pokaże nam wzmocnienie, napięcie baza emiter, prąd i tak dalej, sprawdzimy. Tester również pokaże nam spadek napięcia na diodzie do 5 V. Jest w stanie też testować napięcie zenera, zobaczcie, do 4,5 V, w zależności od tego, gdzie włożymy, lub do 24 V. Testuje tranzystory MOSFET, pokazuje napięcie na bramce triaka, testuje pojemność od 25 pF do 100 mF, ale zauważcie, że nie sprawdza ESR. Rezystancja od 0,1 Ohma do 50 MΩ, indukcyjność od 10 mikrohenrów do 1000 mikrohenrów, testuje napięcie baterii i na osobnym wejściu napięcie od 0 do 16 V. Możemy do niego również podłączyć termometr cyfrowy DS18B20, pokaże nam wtedy temperaturę, oraz czujnik DHT11 i wtedy wyświetli nam wilgotność. Tutaj w tym trybie zmienia się również wartość PWM od 1,5 kHz do 10 MHz. Tester posiada odbiornik poczerwieni, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawdzić kody pilota, ale z tego co tu jest napisane, obsługuje tylko protokół NEC. Sprawdzimy to. Zobaczcie, po uruchomieniu możemy wybrać, jaka funkcja nas interesuje. Wybieram oscyloskop. No i coś tu mamy. Zauważcie, że sondę oscyloskopową trzeba podłączyć przez taką przejściówkę. To jest bardzo kiepskim rozwiązaniem, bo to złącze MMCX nie jest przystosowane do takich obciążeń. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest duża szansa, że to bardzo szybko się tutaj złamie. O, już na starcie stracił. Także dość dziwne rozwiązanie producenta. A few moments later. Dobra, podłączyłem bezpośrednio oscyloskop pod generator. No i sprawdzimy, jak wygląda przebieg, jakie jest pasmo przenoszenia. Na generatorze mam ustawiony 1 kHz na razie. Amplituda 5 V peak peak. No i zobaczmy, dam auto. No i mamy jakiś przebieg. Amplituda tutaj skacze, jest około 5,3 V. No i teraz zobaczymy 10 kHz. Pięćdziesiąt kHz, 100 kHz,
Zobaczcie, że minimalna podstawa czasowa została już osiągnięta, 10 mikrosekund, także nie jesteśmy w stanie rozciągnąć już bardziej tego przebiegu. Amplitudę mamy w tym momencie 4,8 V, zobaczmy na 200 kHz. No i tak wygląda przebieg przy 200 kHz. Mamy amplitudę 4 V, więc powiedzmy, że mieści się w tych 3 dB, ale jak widać amplituda spadła znacznie. No i tak wygląda ten przebieg, nie da się już go bardziej rozciągnąć, także można powiedzieć, że generalnie możliwości tego oscyloskopu są bardzo skromne. Zobaczmy jeszcze na przebieg zmodulowany. No, coś tam jest, ledwo. Dobra, teraz sprawdźmy przebieg prostokątny. 1 kHz. 10 kHz. 20 kHz. Ciekawe jest to, że przy przebiegu 20 kHz w trybie automatycznym zmienił czułość na 1 V, ale w sumie powinien to zrobić już wcześniej. Dajmy 50 kHz. Znowu zmienił na 2 V. No i mamy już maksymalną podstawę czasową, 10 mikrosekund. Także znowu nie rozciągniemy przebiegu bardziej. Dajmy 100 kHz. To są maksymalne możliwości tego oscyloskopu. 200 kHz. Tutaj już praktycznie nie widać, co to jest za przebieg. Spójrzmy jeszcze na pomiary. Przy 10 kHz wygląda to jeszcze w miarę ok. Zwróćcie uwagę, jak zrealizowane jest sterowanie tym oscyloskopem. Mamy do dyspozycji tylko te przyciski oraz ten. Tym przyciskiem OK i Enter przechodzimy do kolejnej opcji. Strzałkami możemy sobie na przykład w tym momencie ustawiać przebieg góra-dół. Przetrzymując ten przycisk, resetujemy ustawienie. Jeżeli chcemy przejść do kolejnej opcji, klikamy znowu ten przycisk, no i wybieramy tymi strzałkami daną wartość, jaka nas interesuje. Zauważcie, że nie możemy cofnąć do poprzedniej opcji. Jeżeli chcemy się cofnąć, musimy przeklikać wszystkie opcje po kolei. Dopiero w tym momencie możemy wrócić. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, ale jest to tragiczne sterowanie. Nie ma możliwości przesuwania przebiegu. Nie ma tutaj żadnej pamięci, nie możemy zapisać tych przebiegów. Jest to bardzo prosty oscyloskop. Jego zastosowanie jest bardzo ograniczone. Chociaż jak widać w zakresie, który podał producent, działa on w miarę prawidłowo. Z takich ciekawostek odkryłem jeszcze, że oscyloskop ma możliwość kalibracji. Trzeba przytrzymać przycisk menu auto. Pojawi się takie okno z zapytaniem. Klikamy OK. No i sprzęcik się kalibruje. Porównam sobie wskazania tego testera z tym moim testerem GM328A. Sprawdźmy najpierw taką ceweczkę. Mamy 60 mikrohenrów 0,23 ohma. No i tutaj też jest 60 mikrohenrów 0,4 ohma. Jeszcze jedna cewka. 300 mHz, 4,23 ohma, 270 mikro, 4 ohmy. Teraz zwykła dioda prostownicza. Mamy napięcie przewodzenia 627 mikro, pojemność 15 pico. No i tu mamy 632 mV napięcie przewodzenia, pojemność. Jeszcze tutaj prąd pokazuje, zobaczcie, tutaj nie pokazuje. Teraz sprawdźmy tranzystor bipolarny. Zobaczmy, wzmocnienie podobne, napięcie baza emiter podobne, wyprowadzenia tak samo oznaczone. Teraz tranzystor MOSFET. Mamy NMOS, RDS 0,7 ohma, bardzo podobny wynik. Teraz kondensator elektrolityczny 470 mikro. Mamy 473 mikro. Tutaj wynik się różni dość znacznie, mamy 516 mikro i ESR 0,18 ohma. Sprawdźmy jeszcze takiego, to jest 47 mikro, ale na wysokie napięcie. Tutaj wynik jest mniej więcej zgodny. Wielka szkoda, że nie pokazuje tutaj rezystancji szeregowej, ale miejmy nadzieję, że producent zrobi jakiś update firmware'u. Dioda Schottkiego. Zobaczcie, napięcie przewodzenia 230 mV. T
też 230 mV. Jeżeli chodzi o diody Zenera, to sprawdza się w innym menu. Musimy wejść tutaj na funkcję i tutaj mamy tester ciągłości, pomiar napięcia, wyjście PWM, pomiar napięcia Zenera. No i teraz wkładamy diodę Zenera w jedno z tych trzech miejsc. Mamy 6,83 V. No, możliwe, że to jest dioda na takie napięcie, ciężko mi teraz powiedzieć. Natomiast ta dioda Zenera jest już opisana na 15 V, no jest 14,7 V. No i ta jest na 24, czyli maksimum, ile teoretycznie jest w stanie zmierzyć ten przyrząd. No jest 20,5, trochę mało. Coś mi ten wynik nie daje spokoju. Zmierzmy dla pewności to napięcie. No i niestety tak jak myślałem. Tutaj napięcie Zenera pokazuje 20,5 V, a podaje na diodę 23,6. Także słabo to wygląda. Tu mam jeszcze diodę na 15 V. No a tutaj jest powiedzmy, że ok. Czyli nasz przyrząd ma problem na końcowym zakresie tego napięcia. Z takich ciekawostek zobaczcie, mamy tutaj czujnik temperatury DRS1820. Tak się składa, że mam taki przy sobie. Włóżmy go, zobaczymy co pokaże. Jest temperatura 32 stopnie, trochę wysoko, ale zobaczmy czy będzie się zwiększać. Widać, że się zwiększa, teraz puszczę i zobaczymy czy będzie się zmniejszała. No i zmniejsza się tak, że czujnik działa prawidłowo, natomiast ten odczyt temperatury jest zawyżony. Czujnika DHT11 nie mam niestety. 7 to jest autokalibracja, standardowo tak jak w takim mierniku trzeba zawyżać wszystkie styki, wtedy wykonuje się ta kalibracja. Zobaczmy z ciekawości ten test ciągłości. Całkiem szybko działa. Sprawdźmy jeszcze napięcie. 1 V. 2. 3. 6. 10. Trochę wolno działa. 16. No jest jakiś spadek napięcia. Nie będę drążył tego tematu, bo ten przyrząd raczej nie służy do pomiaru napięcia. Jeszcze oczywiście pasuje sprawdzić pilot. Akurat mam przy sobie pilot od Andon Stara. Zobaczmy czy działa. Spójrzcie na to. Pokazują się kody. Fajny bajer. No jak widać ta funkcja również działa. Jest ok. Zerknijmy jeszcze do menu, co my tutaj mamy. Możemy sobie wyłączyć logo na starcie. Język oczywiście angielski albo chiński. Auto wyłączanie 1 minuta lub włączony cały czas. Tutaj możemy sobie regulować głośność. Tego brzęczyka. Oraz podświetlenie. Zobaczmy co jest dalej. Tu już patrzyłem. Tutaj jest taka mini pomoc. A tutaj wersja firmware'u. Tak wygląda płyteczka. Najpierw sobie pomierzymy parę rzeczy, a potem zobaczymy jakie są układy na niej. Włączę urządzenie i wybiorę tester elementów. Dobra. Zauważcie, że ta dioda LED, która się tutaj świeci, ona jest w obudowie, nie widać jej na zewnątrz. No i sprawdźmy sobie tak. Tutaj mamy napięcie baterii, prawie 4 V. Tutaj mamy jakąś pierwszą przetwornicę. Prawdopodobnie ten układzik. Tutaj mamy też 5 V. Tutaj mamy 6 V, prawdopodobnie z tej przetworniczki. A tu 28 prawie, zobaczcie. No chyba zrobiłem zwarcie. No i tutaj mamy taki mały stabilizatorek, który daje nam 3,3 V do zasilania mikrokontrolerów. Z tego co widzę to tyle, jeżeli chodzi o zasilania. Czyli mamy 5 V, 6 V,
28 V oraz 3,3 V. Zauważcie tutaj ukryty przycisk, to jest pewnie reset. No i urządzenie się wyłączyło, trzeba go załączyć jeszcze raz. Także te 28 V jest do testowania diod Zenera, a reszta jest już użytkowana na potrzeby innych pomiarów oraz zasilania tutaj. To jest kontroler od ładowania akumulatora. Tutaj jest buzzer. Tu jest ciekawa sprawa, zauważcie. Ten większy mikrokontroler to jest MM32F103, czyli ARM Cortex-M3. Natomiast ten mniejszy CH32F103, czyli również ARM Cortex-M3, tylko po prostu posiada mniej wyjść. Ciekawie mnie, jak to jest skonstruowane. Czy po prostu producent wziął po jednym mikrokontrolerze z każdego urządzenia, które produkuje osobno, bo ta firma sprzedaje takie oscyloskopy oraz tester elementów i po prostu wrzucili to na jedną płytkę, jakoś to tam łącząc na szybko, czy po prostu jakaś inna idea za tym stoi. Ciekawe rezonatory kwarcowe, takiej obudowy jeszcze chyba nie widziałem. Tutaj mamy wejście oscyloskopu, tu jest cały obwód wejściowy. Mamy tutaj jakiś przekaźnik półprzewodnikowy, tutaj jakieś filtry, wiadomo, przekaźnik mechaniczny na 5 V. Tutaj są jakieś układy logiczne. Oczywiście dla tak małych częstotliwości nie został tutaj wykorzystany zewnętrzny przetwornik analogowo-cyfrowy, tylko urządzenie wykorzystuje któryś z wbudowanych w te mikrokontrolery. Jeden albo drugi. To jest wyjście PWM, także też jakaś prosta tutaj ścieżka idzie do mikrokontrolera. Tutaj mamy pomiar napięcia, więc są tu jakieś filtry na wyjściu, widać, dioda zabezpieczająca. No i też to pewnie idzie przez jakiś dzielnik do któregoś z mikrokontrolerów. No i generalnie to tyle, urządzenie jest schludnie polutowane, aczkolwiek jest dość proste w budowie. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Tu mamy gniazdo ZIF, mikroswitche od nawigacji, złącze USB-C. Tu mamy odbiornik podczerwieni, diodę LED, która sygnalizuje ładowanie urządzenia. A tutaj jest prawdopodobnie trymer od dostrojenia obwodu wejściowego oscyloskopu, tak mi się wydaje. No i to całe nasze urządzenie. Uważam, że lepiej jest mieć jedno dopracowane urządzenie niż dwa wtłoczone na siłę w jedną obudowę, które nie spełniają do końca wszelkich wymagań. Tester elementów jest bardzo fajny, brakuje tylko pomiaru rezystancji szeregowej kondensatora, natomiast jeżeli chodzi o oscyloskop jest gorzej, sterowanie jest kiepskie, parametry oscyloskopu są słabe, no i na dzień dobry musimy sobie kupić przejściówkę na kabel z MMCX na BNC. Sama budowa urządzenia jest bardzo fajna. Mam nadzieję, że producent kiedyś wypuści nowsze oprogramowanie, w którym będzie ta funkcja pomiaru rezystancji szeregowej kondensatora oraz poprawi interfejs użytkownika oscyloskopu, chociaż szczerze powiedziawszy nie zanosi się na to, bo minęło już kilka miesięcy, a aktualizacji firmware'u jak nie było, tak nie ma. Ja bym tego nie brał. Cena tego sprzętu to około 250 zł na tą chwilę. Jak za to, co udało się do niego upchać, nie jest to wygórowana kwota, natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy taki sprzęt będzie odpowiadał naszym potrzebom. Ode mnie to by było na tyle. Jeżeli macie jakieś opinie, pytania, piszcie w komentarzach. Ja się z Wami już żegnam i zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się.